Dobra, najpierw na YouTube'a wejdziemy, najpierw, bo widziałem, a raczej pod, podesłał mi BlackBlue pios, pios... Nutkę Gurala. Jak ktoś nie wiedział, nie chodzi o tego rapera, tylko o innego Gurala, tego co Omegle robił kiedyś. Teraz chyba też robi. Jestem ciekawy jej, podobno dobra. W dupę... Ciężko mi w to uwierzyć, ale zawsze staram się być yy, obiektywny, nieważne czy to nagrywa Gural, którego oczywiście uwielbiam, <grych> czy nagrywa, nie wiem, no nie wiem, kogo tu nawet za przykład podać. Grupa filmowa Darwin nagra filmik. To obiektywnym trzeba być, a nie, że aaa, ale fajnie, wszystko robią super, bo niektóre rzeczy średnie były w Lui. na przykład... Nagrali różne rzeczy takie ironiczne bardzo, jak był taki kurzy rap, no to średnie to było. Niby miało tam przekazać, że ten rap to gówno i brzmi w taki sposób, ale takie w luj średnie. Eee, dobra, oglądamy. Powiedzcie, czy dobra. Przeanalizujmy, bo wykonanie, jak za nim powiesz, bo byś gorzej zrobił? no to mogę chyba i tak powiedzieć czy dobry, czy nie. Nieważne czym zrobił lepiej, czy gorzej nie, tu ma w 15 września wróciłem do gry, czyli powrót Byli ze mną moi ludzie, a je hejterom luj wry, eee, błąd logiczny, a raczej w dupę patrzenie przez świat na świat przez jakiś pryzmat, nie wiem, jakieś w dupę okularki kolorowe wszyscy, którzy go nie lubią, nawet ci, którzy go nawet nie oglądają, to są hejterzy i Luj wszyscy. Tylko ci, co z nim zostali, to są fajni ludzie. Reszta to są hejterzy. I koniec. Robię dalej to, co robię. Nie kojarzę, żebyś o Magle dalej z 13 nie robił, Ale może były. Nie tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa robię, to, co... robię dalej to co robię, bo wychodzi mi to dobrze. No to zależy od twoich widzów, czy to jest dobre, czy nie. No i od tego czy Ci się to podoba, czy robisz to tylko po to, żeby utrzymać tych widzów. A z tego co mi się wydaje, możliwe bardzo, że robisz to tylko po to, żeby utrzymać widzów, bo miałeś nie przekilięć. Na, na streamach miało nie być picia wódki i tak dalej, spadli widzowie i zacząłeś to robić. Wydaje mi się, że nie robisz dlatego, to, że robisz to dobrze, tylko że masz na tym widzów. Na no, mój temat długo wygadywali brednie. Eee, jak jest na coś dowód, to to nie są brednie, tylko fakty. A fakty są takie, że są szoty, na których gadasz te wszystkie rzeczy. <laughs> no to, czy to są brednia? Chyba nie. Nie są opinie, tylko fakty. To jest nagrane. Nie zdają sobie sprawy, że to było nieodpowiednie. Nie wiem, co jest napisane. Że co było nieodpowiednie? Gadanie o nim takich rzeczy? A on mógł takie rzeczy gadać na omegle? To jest o Guralu, który nagrał piosenkę i to jest tekst piosenki Gurala. Mnie zdradzili pseudo-przyjaciele i Box. Powiem tak. Nie wiem, jakie on miał z nimi kontakty. Byli aż przyjaciółmi, czy po prostu znajomymi z internetu. A zdrada? Zależy, no. Wydaje mi się, że nie warto się trzymać w dupę na siłę kogoś, zwłaszcza jak wychodzą na niego takie brudy. Oczywiście nie ma też co na, nagle jechać na takiego człowieka, co wychodzą na niego brudy, ale lepiej chyba jednak obiektywnie patrzeć na sytuację. Mimo wszystko, zwłaszcza, że to chyba wielcy przyjaciele nie byli. Cierpliwie poczekam, bo życie za to im wsadzi kosę. Patrząc na to, gdzie jest Gural obecnie, a gdzie jest Palasajt albo Boxdel, to chyba kto inny dostał tą kosę. Była beka śmieszne telefony na no i biwak. Przy dawnej wam rozrywce popijałem sobie piwka. Myślałem, że przy dawnej wam rozrywce ale wcześniej było, robię dalej to co robię, bo wychodzi mi to dobrze. Co to znaczy <laughs> chyba błąd, <laughs> chyba że nie robi tego co robił, robi co innego. Każdy was wtedy pisał na czacie XD A teraz 80% opuściło mnie. Ludziom się znudziło może? Albo otworzyli oczy na ciebie, no nie wiem. Co w tym jest niesamowitego? Ile, ile jest martwych kanałów na YouTubie, na których ludzie się śmiali, a już ich nie oglądają? Ile w dupę takich kanałów jest? W luj! No i co z tego, że ludzie przestali oglądać, no coś się kończy, coś się zaczyna. Wiecie co dalej, Chat? <laughs> nie rozumiem, co ten góral gada za głupoty w tym momencie. No pisali XD i co z tego, no już nie oglądają no w dupę, no. Coś się kończy, coś się zaczyna, no ile jest martwych kanałów na YouTubie? Ja nie będę się użalał, bo wbiłem już dawno luja w to. Co inni pisali, zrozumiałem swój błąd ziom. Popełniłem błędy. Co zamknie swoją mordę? Chuch? Chuch? To jest chuch. Zakończony etap w życiu, zaczynamy nowy rok. Prawda jest taka, że społeczeństwo jest chore. Każdy by sprzedał brata za mały Donate worek. Każdy. Jak ma ktoś z was brata z czatu tutaj? Oczywiste to jest, że każdy z was sprzedałby za mały donate'ów worek swojego brata. Jak macie brata, ja już na waszym miejscu bym go skreślił. Już nawet z nim nie gadajcie, bo i tak jak będzie pierwsza lepsza okazja tego sprzedacie. Po co dalej budować jakąkolwiek relację z bratem, jak go masz? Po co? Już sobie po prostu przelicz w głowie, ile jest siana warty. A nie będziesz z nim gadał. Nie marnuj czasu, bo i tak go niedługo sprzedasz. No nie każdy! Każdy by sprzedał brata. W dupę, no patrzy na świat przez patrzenie na siebie. No nie każdy jest taki sam. Pewnie są ludzie, którzy by sprzedali braciszka własnego, za to, żeby dostać powiedzmy, nie wiem, nawet 100 złotych. Ale to w dupę jest margines. Ciężar na moich barkach niosę przez całe życie. Każdy człowiek ma to. Każdy w dupę ma różne doświadczenia i musi z tym żyć. Nie jesteś wyjątkiem. Każdy ma różne rzeczy, z którymi musi żyć. Popełnia się błędy w życiu. To jest normalne. Niesamowite, że akurat góral ma te błędy. Fikcją że jest rzeczywistość, nierzeczywistość jest fikcją. Dobra, teraz temat tych 13 latek. Wszystko było bekom inaczej mówią widzowie od 500 plus matek. Czyli rozumiem, że jeżeli ktoś myśli, że to, że pokazywała Cycki mu 13-latka, a on się z tego cieszył, to nie było beką. Jeżeli ty myślisz, że to nie była beka, to jesteś od starych, co cię zrobili, że 500 plus zostać. Kumasz to? Jak się nie śmiałeś na tym, to cię stary zrobił tylko dlatego, że mieć 500 złotych do wydania w żabce. Tylko po to cię stary zrobił, zmajstrował z matulą. Chyba, że się śmiałeś na tym. No to jesteś kozak. No kurde. Wydaje mi się, że jednak. To nie była beczka, a raczej góral w tamtym okresie był taką marionetką czatu i że jak widział SPAN ŚCIANĘ XD na czacie, to nakręcał się i nakręcał. Ale co z tego, że się nakręcał i nakręcał, skoro ma swój rozum. Jak nie umie go używać, bo się nakręca, bo ludzie piszą XD na czacie, to już jego problem. W dupę! No nie wiem, zwalanie winy na to, że czat pisze XD i dlatego się robi takie rzeczy. <laughs> co to znaczy? Idziesz do sklepu, nie wiem, cokolwiek robisz I ci koleżka mówi Weź coś zrób, a ty mówisz dobra, w sumie fajne I robisz to No nie wiem, najstarszy przykład co ci rodzice gadają Skaczesz sobie z dachu, albo w ogień Bo ci kolega powiedział No to tak pasuje to A skoczyłbyś w ogień jakby ci kolega powiedział? Albo jakby to zrobił? No pasuje Było dużo w górę łapek, dużo widzów Stać na opłaty no i chatę. Nie wiem co to znaczy. Czy według niego jak coś ma dużo widzów, albo dużo łapek w górę, to znaczy, że jest dobre? Coś ma dużo widzów, to możliwe, że też jest albo kontrowersyjne, a u góry dlatego tak było. Dużo łapek w górę, no bo no, ludziom się to podobało, ale otworzyli oczy. Ludziom się w dupę komunizm też podobał, ale otworzyli oczy. Na początku pewnie się podoba, jak mieli za darmo mieszkanki i tak dalej. No w dupę, no co to znaczy? Jak dużo ludzi popiera jakiś temat, to nie znaczy, że on jest dobry. Tylko znaczy, że dużo ludzi go popiera. Jak gówno, które leży na chodniku, obleciały muchy z każdej strony, to znaczy, że to gówno jest jakieś kozackie? Nie, to jest dalej gówno. Tylko muchy na nim siedzą. <noise> no kurde, w dupę, no nie rozumiem. Argumenty, że coś ma dużo łapek w górę, to znaczy, że jest dobre, to jest najgłupszy argument. To jest takie coś jak jest drama, powiedzmy, między dwoma ludźmi i jeden, jedna z tych osób ma więcej subskrypcji, powiedzmy, o 100 tysięcy. To znaczy, że jest mądrzejsza i ma lepsze argumenty? Nie, w dupę. To znaczy, że ma 100 tysięcy subów więcej i nic więcej, to nie znaczy. <ślesk> Naprawdę. Argument z tym, że coś ma więcej łapek w górę, więcej widzów ktoś ma, to nie znaczy, że to jest lepsze. To znaczy tylko je tyle, że ma więcej widzów. Nie pieprz mitu, że ja jestem jakiś inny. Każdy, kto pisał na czacie jest równie współwinny. Każdy, kto pisał na czacie XD u Górala, jak cycki pokazywane były na Omegle, jest współwinny. Tylko, że nie. No, co ma pisanie XD do tego, czy góral zrobi coś, czy nie. Rozumiem, że w tym momencie przyznał się, że jest podatny w takim dużym stopniu na wpływ ludzi z czatów dupę, że zrobi wszystko, co mu napiszą. To może lepiej, żeby nie streamował, bo jak mu zapiszą, żeby się zabił, no to się zabije, ale ryzykuje życiem na każdym streamie. Nie wiem, czy sobie czat zdajecie z tego sprawę. Kłop pracuje w pracy z podwyższonym poziomem ryzyka. No, napiszę mu zabij się i się zabije. No, kurde! Straszna rzecz. Ja bym lepiej uważał. Kiedyś byłem wzorem, teraz jestem w necie gnojem. Miał się za wzór. Miał się za wzór, bo wyzywał ludzi na omegle. Ja bym bardziej porównał go do wzoru matematycznego na bycie debilem internetowym. To jest wzór, tak. Ale nie wzór do naśladowania, choć może chodziło mu o wzór na debila. No jak można być wzorem wyzywając ludzi w internecie na no, omegle? I życząc śmierci, gwałtu i tak gorszych rzeczy, pamiętam życzył. Powiem tak, gnojem, nie wiem, ja nie oglądam go, jak go nie chcę jakoś wyzywać. To może to pomińmy, ale wzorem on nigdy na pewno nie był. No nigdy w dupę wzorem nie był. Oczywiście, żyjemy w takich czasach, że wiesz, można być wzorem dla dzieci, mając milion subów na YouTubie. I zapytasz, czemu jestem wzorem, bo mam milion subów, nic więcej. <śmian> no co to jest za wzór? No masz milion subskrypcji. Milion lu ludzi uznało, że kliknie subskrybuj na twoim kanale. Jesteś wzorem do naśladowania. <śmian> Takie czasy są, że Gural to. Kuma, że jakie są czasy porypane, w jakich żyjemy? Gural wybił się na tym, że wyzywał ludzi na omegle i robił biwak w pokoju. I myślał, że jest wzorem dla tego. Może dla jakichś ludzi był, ale... To nie chodzi o to, że on był wzorem dla ludzi niektórych, a dla niektórych nie był, tylko najgorsze jest w tym to, że on według siebie samego myślał, że jest wzorem do naśladowania. I nawet to tu powiedział. On myślał, że jest wzorem do naśladowania. Kumasz to, chłop na takie ego, że myślał, że przez to, co robił na Omegle, był wzorem do naśladowania. Kumasz to! Bo miał 10 tysięcy ludzi na streamie. To jest wzorem do naśladowania. <ślad> To wszystko, bo zrobiliście mi wełbie paranoję. A, czyli jest gnojem teraz w internecie, bo, po, bo tam na omegle wyzywał i tak dalej. Ale wyzywał tylko dlatego, bo zrobili mu wełbie paranoję. Czyli znowu powiedział, że jest podatny na manipulację czatu, więc lepiej, żeby nie streamował, bo jeszcze się zabije, bo mu zrobią spam na czacie, zabij się i on się to zrobi. Inni YouTuberzy kiedyś robili złe rzeczy. Nikt nie pokarał każdego z nich za przyszłości błędy. <słuch> Wiesz, co chodzi. No ja robiłem złe rzeczy, wyzywałem ludzi na omegle, 13 trzynastolatce pokazywać cycki, ale patrz, Jasiu z trzeciej ławki nasrał kiedyś na biurko nauczycielki i nikt go za to nie ukarał, czemu je mnie ukarali, a Jasiu nie w dupę z trzeciej ławki, on nasrał na biurko, no kurde, no co to za argument jest, <gryw> no... Co to jest za argument, że kogoś nie ukarali, a mnie ukarali? Jaki ten świat jest niesprawiedliwy! No iż jest niesprawiedliwy i co z tego? Jednego złapią na tym, że ukradł ze sklepu, drugiego nie złapią. Ale to nie znaczy, że tego, którego nie złapali, jest jakimś dobrym człowiekiem, nadal jest złodziejem. Po prostu go nie złapali, kumasz, to. To, że nie rozliczyli tych ludzi, nie znaczy, że oni są lepsi od ciebie albo gorsi. Po prostu ich nie rozliczyli za to, bo im się jakoś upiekło. Ży w życiu tak jest! Ale to nie znaczy, że są lepsi od Ciebie, kumasz to! <noise> to, że Jasia nie złapali za rękę jak sra na biurkę nauczycielki nie znaczy, że jest jakimś teraz w dupę wzorem do naśladowania, bo ona srał na biurko, albo wyzywał ludzi na omegle. Uwierz wszystkich po kolei, teraz wsadziłbym do. Tylko czemu za nich na mnie pozostały rany blizny. W sensie on pisze, że zostały mu blizny po tym, że go w internecie zniszczyli. Zastanawiam się, czy zdaję sobie sprawę z tego, że jak shot, na którym jest powiedzmy milion wyświetleń, bo wyzywa ludzi na omegle, czy tym ludziom nie zostały blizny po tym, że ich twarz jest pokazana na szocie, który ma milion wyświetleń, jak miesza tą osobę z gównem. Nie zostały blizny na takiej osobie. Kumasz, no co jakiś gorszy sort, chłopa, no trafił się na omegle, go zniszczyłem. Ja ludzi, których wyzywał też zostały blizny na pewno tym ludziom, zwłaszcza, że w Luj Ludzi to widziało. I najgorsze jest w tym wszystkim to, że w Lui ludzi widziało te szoty, na których Gural wyzywa I zanim nie było dramy z Guralem, To ludzie brali stronę Górala w tych szotach, jak on wyzywa ludzi I mówili, ale się dał zwyzywać Ten na omegle Haha, <laughs> ale go Gural zniszczył, a życzy mu śmierci Ja pierdziele, <laughs> haha, ale fajne Dopiero jak ludzie otworzyli oczy i zgapnęli się, ej Ale ja głupoty piszę Co ten Gural pieprzy i góral ma za złe, ludziom też oczy otworzyli. Mimo wszystko, rozumiem teraz tą całą zawiść ludzką, że zaworek fejmu zabiłby popijając wódką. Nie wiem, czy Gural sobie zdaje z tego sprawę, że sam siebie ora tym tekstem. Za troszeczkę fejmu ludzi w internecie mieszał z najgorszym gównem. z najgorszym. Po prostu najgorsze rzeczy na ludzi mówił w internecie. I popijał to wódką na streamie. No, napisał o sobie w tym wersie tych dwóch. Myślisz, że tylko ja robiłem to dla Atencji? Przypominam, machon I, i znowu. Ha-ha, <laughs> Jasiu z trzeciej ławki, kumasz nasrał na biurko. Znowu, to, to jest za argument w twojej obronie. Jak można się bronić tym tak? No, zabiłem człowieka, zabiłem. Ale niech pani wie, tutaj, pani prokurator. Że mój kolega Krzysiu zabił dwie osoby. Przypominam tylko. <noise> Więc ja jestem lepszy, bo zabiłem jedną osobę. Co to jest za argument? Jak można się bronić osobom, co zrobiła gorzej niż ty? No jeżeli zrobiłeś źle, to, to nie zrobiłeś nic dobrego. No co z tego, że ktoś zrobił gorzej niż ty? Nie rozumiem, co to znaczy. Prawda jest taka, że społeczeństwo jest chore. Każdy by sprzedał. A, to już czytaliśmy. Teraz cisza zakładana na szyję jest lina. Zapamiętaj jedno ziomek. Ja nigdy nie zapominam. <grym> Ale co z tego? To są jakieś groźby? Że jak powiesz złe słowo na niego, to ci kiedyś się zemści na tobie? Nie wiem o co chodzi. Grozi, że jak. Tym frajerom, co do mnie odwrócili się plecami, zawsze jest środkowy palec, a za mną jest wuchta wiary. O tyle. Pomyślę o tym, powiem, że same wariaty, no bo zakręconą bekę chcieli mnie wsadzić za kraty. Powiem tak, co to znaczy zakręconą bekę? No, kręconą bekę. Zobaczmy sobie, nie wiem, niech ktoś sobie po prostu włączy szoty Gurala i pomyśli, czy to jest beka. <śm> no, no, nie wiem, parypane to jest. 15 kg schudłem przez ten cholerny stres. Tak jak mówiłem, szoty, na których są... Setki tysięcy wyświetleń, na których ludzi miesza z głównem, nawet się stresowali, jak zobaczyli w internecie szoty, na których są wyzywani. I wszyscy znajomi widzieli te szoty. Ciekawe, ile oni kilogramów schudli. No ale Góral jest najbiedniejszy tutaj, bo on tylko przyszedł do pracy, powyzywał ludzi na omegle, wziął siano i wiesz, kartę podbił i wyszedł z fabryki. Tylko przyszedł do roboty. On był w pracy, to mógł wyzywać, bo dostawał za to pieniądze. A ludzie tam. Ktoś popełnił samobójstwo, lój tam, kiedyś musiał umrzeć. Cały czas byłem za tym samym, no i było trudno, wiesz? Nie wiem, co tu jest napisane. A cały czas byłem z tym sam, no i było trudno, wiesz? No, była ciężka bania, tego się, tego nie będę kryć. Jakie bzdury o mnie widziałem, to chciałem w ciemności wyjść. No, to na omegle też gadał bzdury. Ale kogo to obchodzi? Z 300 kumpli został jeden, a zapisanie tych bzdur. To, co zrobię, nie chcę wiedzieć. Nie chcesz wiedzieć. No, on nie był powiedzmy pedofilem, bo nigdy fizycznie nic nie zrobił. Więc on tylko widział te cycki, trzynastolatki, i mu się podobały. No, nie mówmy, że był tym pedofilem. Ale hipotetycznie, jeżeli dowiadujesz się, że w gronie twoich kolegów, powiedzmy, masz 300 kolegów bliskich, jeżeli są tacy ludzie, jeden z nich jest pedofilem. Wszyscy się o tym dowiadują. To, co robisz dalej? Kolegujesz się z nim dalej Siema, co tam, jak tam dzisiaj, ile dzieci miałeś Chyba nie w dupę No jednak otwierasz oczy I masz dwa opcje Albo starasz się mu pomóc Jeżeli to był jakiś twój bliski kolega W jakiś sposób Wyleczyć go Nie wiem czy z czegoś takiego Cokolwiek Albo no starasz się Żeby już tego nigdy nie robił Czyli Wyciągasz na niego wszystko na stół Czasem powoli wyciągnę od tych ludzi konsekwencje, gwarantuję, będę będą większe od moich i miały. Całkiem bracie, dobrze się złożyło, bo mam na to czas i nowe zajęcie. Powiem tak, nie wiem, Black blue. według mnie ten tekst, jak go tak przeanalizujesz, jest chory w dupę. Gural nie widzi nic złego w tym, co robił. Wszyscy są winni dookoła. Chat pisał XD, no to to robił oczywiste. Dostawał za to pieniądze, no to to robił. Był, bili, były lajki pod filmem, no to to robił Straszne to jest Mnie to przeraża, że On ma szansę wrócić na tego YouTube'a W taki czy inny sposób, pisząc taki tekst Starczy usiąść 10 minut, przeanalizować ten tekst I tyle Straszne w dupę Konkretna nuta z przekazem Przekaz jest taki Helluj <grym> Użala nad sobą widać, ale Boksdel powiedział, że dobre to jest. Może nie analizował właśnie. Nie wiem co Boksdel na, ten te na temat tej nuty mówił, ale może chce, żeby Góral się bił na Fame MMA, więc mówił, że dobre. <noise> nie mam pojęcia, ja bym na miejscu Boxdela jeszcze przeczytał ten tekst jeszcze kilka razy. Pozamiatał Paukersonów i Boksdelów. Tyle prawdy w jednej nucie, propsy. Tyle prawdy o Góralu. <noise> Dis na YouTube. Dis na polski YouTube. Dokładnie, dokładnie. Nie wiem co ci ludzie piszą. Nie wiem w dupę co ci ludzie piszą w tych komentarzach. Przeraża mnie to naprawdę. Jak nie? Kumasz, że się starał, stałem haterem Gurala, A tak naprawdę mam go w dupie. Mam naprawdę w dupie czy on będzie robił streamy czy nie. Bo co mnie to interesuje co on robi w internecie? Nie interesuje mnie to co robi, ale interesuje mnie to jak już, skoro już do tego usiadłem czy on po prostu kłamie, manipuluje i tak dalej. A to jest nie fair. I co? I robi to. Kłamie, manipuluje i gada głupoty. Nie interesuje mnie, co on robi w internecie ogólnie. Po tym, jak wrócił i tak dalej. Ja go nie oglądam. Ja, mnie nie interesuje. Ja wiem, że ludzie go będą oglądać. Ja nie mam zamiaru jakoś usuwać go z internetu czy coś. Mam to naprawdę w dupie. Bo według mnie, usunięcie go z internetu, to jest. To nic nie da. Bo. Nie problemem jest to, że on streamuje, tylko problemem jest to, że ludzie to napędzają. I tutaj z nim się zgadzam, że gdyby nie widzowie, on niby by tego nie zrobił, ale z drugiej strony ma swój rozum i analizuje te rzeczy. I zrobił to mimo wszystko. Widzowie jakby finansują to, co on robi. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś? Dziennie się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury. strogo swoje zęby. Dzień, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bezlitość i wszak on zabijał